Koszt tankowania samochodu jest wprost proporcjonalny do ilości zakupionej benzyny. Wprost proporcjonalny. Ile benzyny można zatankować za 83,60 zł, jeżeli litr benzyny kosztuje 4,75 zł? No więc może zachęcam Cię do przerwania oglądania tego filmu i samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, to teraz tak. Czyli tutaj jakieś, przyjmijmy jakieś oznaczenia, czyli powiedzmy tak, B to niech będzie ilość zakupionej benzyny. No i powiedzmy w litrach. A K to jest koszt. Koszt. No w złotówkach. W złotych. No i co? I wiemy, że koszt jest wprost proporcjonalny do ilości zakupionej benzyny. Czyli wiemy, że koszt jest równy stała, nazwiemy ją C, razy B. No? Czyli to oznacza, że te zmienne są wprost proporcjonalne. No i oczywiście, jaką interpretację ma ta stała? No, C to jest cena za litr benzyny, prawda? Jeżeli B oznacza ilość zakupionej benzyny w litrach, C oznacza cenę jednego litra benzyny, no to jeżeli pomnożymy B razy C, to oczywiście otrzymamy koszt zatankowania B litrów benzyny. Dobrze, to teraz pytanie jest, ile benzyny można zatankować za 83,60 zł, jeżeli litr benzyny kosztuje... Dobrze, czyli to znaczy cenę mamy podaną, prawda? To jest cena, czyli to jest nasze C. Wobec tego C jest no, 4,75 zł, czyli może 4,75 no, złotych na litr, prawda? Taka jest jednostka ceny. Dobrze, teraz no, pytamy się, ile benzyny można zatankować. Aha, czyli to jest nasz koszt, czyli K równa się, znowuż, 83,60 zł, to jest 83,6 zł. No i teraz pytamy się o B. No dobrze, skoro K jest C razy B, więc dzieląc obie strony przez C, no podzielmy sobie obie strony tego równania przez C. Otrzymujemy B to jest K przez C. Wobec tego, żeby obliczyć, ile benzyny możemy zatankować, mając ileś pieniędzy, no oczywiście, że musimy podzielić ilość pieniędzy przez cenę jednego litra. Wobec tego nasze B, czyli to jest tak, 83,6 musimy podzielić przez 4,75. No i może to jest to samo, co 8,3 pomnóżmy obie rzeczy przez 160 podzielić przez 475. No i spróbujmy wykonać tutaj dzielenie bez kalkulatora. 836 to 1 razy się mieści 475. Potem jest 16 minus 5 to jest 1. I tu jest 6 i zostaje 3, czyli 3610, to teraz ile to będzie? 9 to pewnie nie 8 razy 7, no 8 może, 8 razy 4 to by było 32 i 8 razy 7 to jest ponad 500, nie, czyli 7. Wobec tego 7 razy 5 to jest 5 i 3 to jest 2 i 5, 28 i 5 to jest 33. Dobrze, czyli to będzie 17. No i teraz 5, 8 i 5, 2. 2, 8, 5, 0 i to będzie 5. 5 więcej, 6 może 6, zobaczmy, 6 razy 5, 0, 6 razy 7, to jest 42 i 3, to jest 45, to jest 5, 4 zostaje, 6 razy 3, 24 i 28, a więc
Dokładnie, czyli B to jest 17,6 litra. No, czyli za 83 zł i 60 groszy możemy kupić 17,6 litra benzyny.